Cześć, dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj, jak już widać, sezon się powoli kończy, letni sezon, bo sezon nie kończy się na nic, to jest kwestia nastawienia. I coraz trudniej mi będzie o jakieś fajne, kapitalne warunki oświetleniowe w postaci poczekania troszkę na słoneczko, żeby nasza dzienna gwiazda robiła mi za super studio. Więc w takim wypadku czekanie na takie warunki mija się z celem, bo bym robił rzadziej fajne rzeczy niż bym miał na to ochotę. Pomysł na dzisiaj to pogadanka między przestrzeniami. Ostatnio było troszkę instruktażowo, nauczyliśmy się, ja się nauczyłem, bo nie umiałem rozstawiać hamak. Dzisiaj właśnie, jako że jest piątek po pracy, nie za bardzo jest energia, wena i pogoda nie sprzyja na jakieś dalsze wypady. Zresztą trzeba oszczędzać siły, bo za tydzień mamy zlot Bushcraft EDC i Bushcraft Polska. Tam będzie okazja troszkę się sprawdzić właśnie w bytowaniu leśnym w Bushcrafcie. I tak właśnie się zastanawiałem, jako że nie miałem właśnie specjalnie jeszcze wczoraj wieczorem pomysłu, o czym by można dzisiejszy materiał zrobić, to tak sobie pomyślałem, może jakaś podstawa. Może jakaś taka podstawa pojęciowa, czyli po prostu, jeżeli kanał mam w lwiej części, zajmuję się mikrowyprawami, powiedzmy, ale widzę ewidentnie, że to leci w stronę leśnych klimatów, lasu, czyli zapoznania się z takim popularnym w ostatnimi laty słowem bushcraft. I więc pierwszy pomysł na odcinek to było po prostu coś takiego, czym jest bushcraft i czym jest bushcraft dla mnie, bo to dwa, mogą być odpowiedzi dwie różne. Więc pomyślałem sobie, że odpowiedź na to pytanie umożliwi mi zrealizowanie filmu 5 minut, czyli wreszcie może po raz pierwszy w życiu zmieściłbym się w YouTube'owych 10 minutach, no bo co można powiedzieć o jednym wyrazie. Jak się okazało, postanowiłem się tak troszkę kreatywnie zainspirować, zobaczyć w sumie co na podobne tematy powiedzieli inni, więc troszkę poczytałem forów, czym jest bushcraft, trochę obejrzałem filmu właśnie na YouTubie, czym jest bushcraft i się okazało, że nie ma absolutnie spójności usłyszanych przeze mnie wypowiedzi na temat bushcraftu. Jak się okazuje, pojęcie jest bardzo, bardzo różnie interpretowane przez różne osoby. Więc szybko się skończyło z tym, że postanowiłem od opinii przejść do jakiejś rzetelniejszej wiedzy, poszukać może coś o definicji słowa, może troszkę historii. I z tematu, który miał być z głowy, urodziła się historia bushcraftu, mniej więcej z czym to się je, na czym to polega. I pomyślałem sobie, że żeby właśnie jednak miał ten materiał jakiś tam w miarę merytoryczny sens, wydźwięk, to jednak opowiem, czym jest bushcraft w kontekście pojęcia i historii tego terminu. Ja tutaj nie chciałem sam wymyślać historii od nowa, więc ja się trochę wspomogę tym, co już zrobił i mniej więcej ogarnął Rafał Wierzbicki. On przetłumaczył i wydał u nas po raz pierwszy po polsku książkę Nesmuk Woodcraft. Bo tutaj wchodzi jeszcze obok bushcraftu pojęcie woodcraftu, co się robi już w ogóle coraz fajniejsze i bardziej skomplikowane. On zebrał, skompilował mniej więcej historię na temat tego, czym jest bushcraft, dlatego ja sobie pozwolę troszkę za jego wstępem do książki, do jego przykładu się posłużyć i to troszkę uszeregować. Więc historia samego bushcraftu jako terminu, można powiedzieć, sięga nawet już kilkuset lat, jest ściśle związana z kolonializmem, z Brytyjczykami, którzy kolonizowali nowo odkryte ziemie. Jak już nabrali rozpędu, to zaczęli kolonizować cały świat. W związku z tym poszła Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna. I jakoś tak wyszło, że po raz pierwszy, że bushcraft jako pojęcie się pojawił w miarę, zdaje się, pierwszy. No co za dzień. Więc bushcraft generalnie w wolnym tłumaczeniu, wiadomo, jest to bush, czyli krzaki, craft, czyli można przetłumaczyć to jako rzemiosło. No i to by się mogło odnosić, odnosi się w pierwotnej właśnie, w pierwotnym brzmieniu, odnosiło się do tych właśnie kontynentów afrykańskich, południowej Ameryki, no tam mamy bush tak naprawdę. Jest jednak jedno nieużywane słowo, na które wpadłem i ono bardziej pasuje, ja nie wiem dlaczego ono się nie przyjęło na chwilę obecną, a tak bardzo jak bushcraft, czyli równolegle swego czasu w XIX wieku używany woodcraft, wprowadzony można nawet powiedzieć. On opisywał właśnie umiejętności życia, znalezienia się i bytowania przez dłuższy okres czasu w lesie.
W lesach właśnie naszej półkuli północnej, czyli tutaj w tym wypadku, tak jak to robił wspomniany Nesmuk, to była tundra kanadyjska. I właśnie troszkę, jak się zacząłem przygotowywać do tego materiału, pożałowałem właśnie, że to pojęcie się bardziej nie sprawdziło, bo ten bushcraft faktycznie brzmi tak troszkę egzotycznie, uprawiany właśnie w lasach tutaj półkuli północnej, klimatu umiarkowanego, woodcraft pasowałby bardziej, więc będę się nawet może zajmę propagowaniem tego terminu i po prostu będę na swoich wypadach mówił o tym, że uprawiamy woodcraft, a nie właśnie bushcraft. W związku z tym pojęcie bushcraft i woodcraft zostało spopularyzowane literacko w wieku XIX, właśnie za sprawą Nesmuka oraz paru innych pisarzy, Horacego Kephartha, Elmera Harego Krebsa. Ja tutaj czytam, żeby nic nie pomylić, Daniela Birda, którzy właśnie używali naprzemiennie tych słów bushcraft, woodcraft, opisując swoje wyprawy pod koniec XIX wieku właśnie w dzikie rejony. Od nich więc zaczęła się literacka popularyzacja tematu leśnego bytowania. Ojej, co się stało? Nic się nie stało, tylko minęło 5 dni od kilka sekund wcześniej. Tamtego materiału nie udało mi się dokończyć, bo zabrakło mi psychicznej siły. Ponieważ to było niedaleko urokliwe miejsce, ale niedaleko ścieżki turystycznej i rowerowej, więc ja się poddałem w momencie, jak dwie panie jadące na rowerze zatrzymały się obok mnie, zszedły z tych rowerów i zaczęły się na mnie patrzeć. Poczułem się niezręcznie, wypadła mi idea z głowy, zacząłem się patrzeć na nie i tak nie wiadomo było, chciałbym powiedzieć take me to your leader and come in peace. No w każdym razie było po temacie. Później nie było chwilę czasu, więc dzisiaj nie mam więcej energii niż w piątek, więc tutaj poziomy, levele wypowiedzi będą równe, ponieważ właśnie cały dzień w samochodzie sobie po Polsce pojeździłem i wróciłem. Koniec dnia, dalej znajdujemy się między przestrzeniami, ale to ja mam ten pomysł, całość materiału w konspekcie, więc to nie ma zaczynania od nowa. Tak zatem jak zacząłem, tak będę kontynuował. Od nich właśnie zaczyna się popularyzacja literacka leśnego bytowania. Później przeskakujemy do XX wieku już i spotykamy się w latach, żeby to nie pomylić, w latach 60. 70. pojawia się ikoniczna postać w postaci Morsa Kochańskiego. Jakkolwiek ja tu będę stawiał bardziej na lata 80., ponieważ wtedy pojawia się, jeżeli coś jest Mekką dla jakiegoś, jeżeli idzie o jakieś miejsce, no to nie wiem, można powiedzieć jakąś biblijną pozycją bushcraftu. Ukazuje się jego autorstwa książka Norton Bushcraft. I ja tutaj mówię po angielsku, ponieważ to o ironii losu nigdy nie zostało przetłumaczone na język polski, a o ironii dlatego, że facet jest polskiego, ma polskie korzenie, mieszka w Kanadzie i jest po prostu absolutną wszechwiedzą. Jestem po prostu niesamowicie zasobny, jeżeli idzie, i kompetentny, jeżeli idzie o ten temat. To jest absolutna podstawa, jeden z ludzi ikon, które właśnie do tego tematu się, z tym tematem są związane. Więc kto nie słyszał, to zapraszam, żeby się zapoznać. Książki są dostępne niestety po angielsku. Nie jest to trudne. Słownictwo tam użyte czyta się, jeżeli ktoś tam podstawowo ten angielski ma opanowany, czyta się nawet znośnie i przyjemnie. Więc tak, to jest ikona, o której było trzeba powiedzieć. To moje, jesteśmy w latach mniej więcej 70., 80. I dalej przeskakujemy do Raya Mersa. To już też jest absolutna ikona. O, tutaj mogę coś powiedzieć. To też jest absolutna ikona bushcraftu, już nam bliżej, nam współczesna. Tutaj o jego latach aktywności możemy mówić w takim chyba piku w okolicach lat 90. Napisał książkę Bushcraft, czyli sztuka przetrwania. Też jest to pozycja ikoniczna do przeczytania na poważnie i na półkę po prostu jako mega poradnik. Jednak
w czym ten pan był rewolucją dla tematu bushcraftu? W tym, że po raz pierwszy, ja tutaj mam jego książkę, ale tak naprawdę od niego się zaczęło przeniesienie tematyki w popularyzacji literackiej na srebrny ekran, na telewizor. Od 1994 roku ukazywała się przez full lat seria programów w tematyce bushcraftowej i poradników BBC. To było takie BBC, to było takie coś wtedy, kiedy nie było YouTube'a, można powiedzieć. I na tym właśnie polegała rewolucja. Medium, które miało szerszy zasięg do ludzi właśnie niż pozycje literackie i to jeszcze w takim mega kompetentnym wydaniu, jakie reprezentuje właśnie MERS. Dobra, teraz część, czym jest bushcraft dla mnie, ponieważ właśnie to jedno słowo przedstawiłem mniej więcej historię popularyzacji tego tematu. Więc teraz powinno już być tylko lepiej. Mogę od siebie powiedzieć, czym jest bushcraft dla mnie. Ja to usiadłem i też sobie pomyślałem, no w sumie proste pytanie, więc słyszałem parę prostych odpowiedzi, gdzie niegdzie. No to sobie tak pomyślałem, coś nowego od siebie. I w głowie zaczęło mi się kłębić kilka myślników, kilka linii. Ja to zacząłem łączyć i ja wpadłem na pomysł, że bushcraft to jest drzewo. To jest drzewo, schemat. Czym jest bushcraft dla mnie? Ja sobie tutaj wam przykleję, żeby ono nam cały czas w materiale towarzyszyło. Ja będę o nim opowiadał, o tym drzewie, ponieważ wydaje mi się, że jest to mój oryginalny, autorski pomysł, znikąd nie zainspirowany i bardzo, bardzo, bardzo podbudowany ideologicznie właśnie przez to, co mi się w głowie urodziło. Więc zaczynamy omawianie, czym jest bushcraft dla mnie na podstawie tego profesjonalnego drzewa, zrobionego w okresie, gdy miałem chwilę, gdzieby spełniły się wszystkie warunki, które odpowiadały za gmeranie sobie w duszy. Zaczynamy w drzewie, zaczynamy od korzenia. Bushcraft, sama nazwa powoduje dualność pojęcia. Ja będę się tej dualności przez cały okres tłumaczenia, czym jest bushcraft dla mnie, trzymał, ponieważ no, jakiś podział świata duchowego i materialnego istnieje, to jest ze wszystko ze sobą powiązane. Nie widziałem w tym momencie, żeby to móc ze sobą jakoś, żeby to rozszczepić, żeby to drzewo rozszczepić, przeciąć siekierą gwałtownie, więc będę mówił z jednej i z drugiej strony. Bush, czyli łód, las, natura, więc jest to kontakt z naturą. Tutaj pójdę, że ta część drzewa tutaj filozoficzna, dobrze mówię, filozoficzna, to reprezentuje ideę, to reprezentuje wolę ducha, chęć zrobienia czegoś. Po tej stronie mam stronę materialistyczną, związaną właśnie z tą sferą filozoficzną, ideową. Ja wiem, to miało być prosto, miało być 5 minut, ale wyszło mi coś jak zazwyczaj więcej. Brniemy dalej, bo ja to naprawdę mam na to pomysł. W związku z tym właśnie część filozoficzna. Podstawy. Od podstawy do bardziej głębszych rzeczy. Czyli no, punkt pierwszy, bushcraft to przede wszystkim jest dla mnie wyjście w naturę, wyjście z cywilizacji. I to jest filozofia, ponieważ nie mam takiej potrzeby logicznej, wszystko mam u siebie w domu. W związku z tym, po co wychodzić w naturę? To jest część idei, że wychodzimy w naturę, oddalamy się od cywilizacji. Dalej można powiedzieć, że no dobra, wyszedłem na spacer do parku, wyszedłem w naturę, no bushcraft. Jakby wszystkiego nie próbować oceniać, no to każdy jakiś poziom dla kogoś jest jakimś rodzajem bushcraftu. Jeżeli robi coś po raz pierwszy, no nie wyjdzie może do parku, no ale niech będzie właśnie wyjście głębiej w las sobie samemu, nawet na jednodniową wycieczkę. Robisz to pierwszy raz, zastanawiałeś się, masz jakieś obawy, pokonałeś to, tak, zrobiłeś bushcraft, w moim zdaniu. Punkt drugi, jest to umiejętność przebywania w pewnym okresie czasowym. Czyli jak wspomniałem, jeden dzień był dla ciebie czymś, bo zawsze chodziłeś z rodziną na grzyby i nie jesteś przekonany do własnych umiejętności nie zgubienia się w lesie. Próbujesz, wchodzić sam, wychodzić sam. W punkcie drugim nigdy nie byłem na noc właśnie w lesie, więc może spróbujmy właśnie przenocować i się rano jakoś obudzić, jak się uda.
po takim czasie, no to pobytujmy jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną noc. No i w takim wypadku właśnie mamy ten interwał czasowy jakiś, czy to samemu, czy to z kimś, ale już jest ten punkt drugi zaliczony, jesteśmy poziom głębiej w tym pojęciu. Punkt trzeci, wydaje mi się, że on jest bardziej zaawansowany niż pójście do właśnie do buszu na jakiś interwał czasowy z góry założony. Jest pójście tam właśnie, jak we wcześniejszych materiałach wspominałem, samemu solo. Umiejętność bycia samemu ze sobą wydaje mi się, że jest bardzo trudna i nie dla wszystkich oczywista, i dla niektórych, u niektórych bycie samemu ze sobą w ciszy powoduje dyskomfort, bo i się jakieś tam myśli włączają, jakieś swoje właśnie tam mózg przepracowuje rzeczy i z braku środków zewnętrznych wpuszcza niektóre rzeczy do świadomości. Te rzeczy, które właśnie próbujemy sobie często właśnie wytłumić jakimś zgiełkiem, hałasem dookoła, ruchem, czy właśnie robieniem sztucznie sobie generowaniem szumu, a tutaj jesteśmy my, natura, i zaczynają właśnie jakieś tam różne przemyślenia wchodzić do głowy, plus przemyślenia zewnętrzne a propos tego, że jesteśmy sami, i właśnie jakieś takie bodźce udawane, straszące nas w nocy, czyli właśnie choćby jakby tajemnicze kształty przypominające różne sylwetki po nocy, jak się latarką świeci, a to później się okazuje, że to jakiś krzak był o takim kształcie. Punkt czwarty, czym jest dla mnie bushcraft, to będzie już szczytowe osiągnięcie strony filozoficznej idealnej, czyli jest to umiejętność zregenerowania siebie, naładowania baterii, żeby to miejsce... Ja nie wiem, czy tą kaczkę z tyłu będzie słychać. Dobrze, że nie powiedziałem przynajmniej gęś, nikt nie będzie mnie poprawiał wypowiadczy, ewidentnie na kaczkę i kaczka hałasuje. A jesteśmy już tak zaawansowani wysoko właśnie w pozycji filozoficznej, czym jest dla mnie bushcraft, więc to będzie doprowadzenie się do takiej postaci, że jak idę i robię pierwsze trzy punkty, to czwarty powoduje u mnie naładowanie baterii, czuję się zregenerowany i mam odzyskany dystans do siebie, do swojego miejsca w świecie, tak mówiąc już bardzo, bardzo idealistycznie. Nie, troszkę w dół, bo ja przecież się cieszę teraz z nowym efektem Cinematic. Robię sobie w filmie ładnie ten, ładne panoramy. Odbiegam od tematu takiego przecież fajnie leśnego, duchowego, więc technikalia kiedy indziej. Więc mamy omówioną właśnie strefę duchową, filozoficzną, ideową, idealną, jakby tego nie ujmować. Czym jest bushcraft dla mnie? Strona materialna, bo przecież nie pójdziemy tam w kąpielówkach ze sporym zapasem duchowej strawy i to miałoby nam wystarczyć. Mamy tą powłokę jednak materialną, z którą trzeba się liczyć, bo jak my się z nią nie liczymy, to ona się wtedy nie liczy z naszą duchowością, absolutnie. Craft, bush, omówione, wyjście z natury, w naturę, bush, lód, las. Craft tłumaczę tutaj jako, no nie tylko ja, słowniki tak to tłumaczą i niektóre osoby związane z językoznawstwem. Ja się podpinam pod to tłumaczenie. Craft jako rzemiosło, ja w tym wypadku jeszcze dodam rzemiosło, umiejętność. Czyli część korzeniowa tego craftu to będzie umiejętności i sprzęt. Z tym zaczynamy nadbudowę naszego drzewka. Więc punkt pierwszy, podstawowy, określenie, co potrzebujemy mieć do organizacji nas w nieprzygotowanym środowisku. To jest pierwsza rzecz i ona nie jest taka łatwa, jeżeli się zaczyna. Ona nawet nie jest łatwa, jeżeli już ma się, jeżeli się zaczyna, jest się zaczynającym, zaawansowanym, ponieważ określenie tego, co potrzebujemy, a co się przyda i w ogóle co byłoby wskazane mieć, to są x wyjść praktyki albo lata praktyki, bo to nie dla każdego 2 lata praktyki przy dwóch wyjściach na krzyż będzie mówiło o tym, że mam 2-letnie doświadczenie, więc ilość jeszcze wyjść się też liczy, ilość wyjść może nam zrobić mały koncentrat z bushcraftu. Jeżeli już taką listę rzeczy określimy, to punktem drugim będzie umiejętność bytowania i wykorzystywania
sprzętu, który mamy, bo to, że my sobie kupimy zaawansowane jakieś gadżety różne, no choćby wystarczy, jak ostatnio miałem okazję właśnie próbować się z hamakiem, gdzie nie miałem żadnego doświadczenia, no to pójść od razu na bushcraft, wtedy dopiero zerwać metkę i się z tym hamakiem męczyć między drzewami, jak już zachodzi słońce, załóżmy w takim wrześniu, październiku, no to powodzenia to jest właśnie taki stresujący moment, czyli umiejętność, znajomość swojego sprzętu, nawet posiadanie tego mitycznego noża w lesie. To też to, że my go mamy, to nie znaczy, że my tam będziemy się rzucali na wszystko, to dźgali i będzie wszystko wchodziło jak tego, jak w mięso dzika, jakbyśmy się rzucili na dzika, bo takie mamy też wyobrażenia, prawda? Nóż do lasu będziemy się bronili, a tak naprawdę to, co będzie nas atakowało, czyli przykładowo komary, nigdy nie udało mi się nożem chwycić żadnego, trafić komara. Nóż do prac rzemieślniczych, do wykonywania różnych rodzajów właśnie strugania patyków, czyli najprościej mówiąc śledzi pod schronienie, ale później mamy choćby morsa kochańskiego, polecam spróbować tak zwany tri-stick. To jest fajny test na to, jeżeli posiądziemy umiejętność zrobienia wszystkich rodzajów nacięć, które on na tym tri-sticku ma zrobione, to znaczy, że mniej więcej umiemy się tym nożem posłużyć, wiemy, jak się różne nacięcia robi, które można w różny sposób do różnych rzeczy, krzesełek, nie, bushcraftowych, czy właśnie choćby zawiesi na ognisko, jakichś tam różnych trójnogów, jak to można właśnie tym nożem zrobić. I to wymaga praktyki. Generalnie to wszystko fajnie wygląda na filmach i na programach telewizyjnych, że to jest takie proste. To nie jest proste, żadna z rzeczy praktycznie za pierwszy raz spróbowana i zobaczona gdzieś, jak ktoś inny robi, w rzeczywistości nie jest taka prosta, warto wziąć to pod uwagę i nawet tym podstawowym rzeczom poświęcić trochę uwagi. Umiejętność mamy rozkminioną, punkt drugi nadbudowy i tutaj mamy punkt trzeci. Wchodzimy dla mnie w najwyższy punkt, raptem trzeci, po punktów filozoficznych miałem więcej, jestem bardziej być niż mieć. Więc punkt trzeci polega na tym, na samowystarczalności w terenie, czyli już level high. Mamy bardzo mało umiejętność wykorzystania warunków zastanych, tego, co jest na miejscu. Jeżeli nam czegoś zabraknie, czegoś nie wzięliśmy, musimy umieć, albo fajnie, jesteśmy na tym poziomie, jeżeli umiemy to zastąpić rzeczą znalezioną na miejscu, wykonać samodzielnie, właśnie w takim stopniu, że brak gotowej rzeczy wziętej nie spowoduje paraliżu naszego właśnie wykorzystywania przestrzeni leśnej. I tak jednym słowem, no to byłby właśnie odpowiedź na takie pytanie, czym jest bushcraft dla mnie. Nie zmieściłem się znowu w 10 minutach. Ja dalej więc mam punkt do osiągnięcia, jeżeli idzie o publikację materiałów. Spróbować kiedyś zrobić coś właśnie tak pod szablon, żeby to się ten, żebym widział, że ktoś zaczął i skończył to oglądać do końca. No i co? No to w takim wypadku tym stałym widzom, których już troszkę przez komentarze zdążyłem się poznać odrobinkę, nawiązać tam jakiś kontakt, To dziękuję za uwagę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. No, materiał był generalnie jest blockbusterem, bo kręcony był od 5 dni, jeżeli licząc zaczęcie. Tak wyszło, takiego łączonego nie miałem, żeby się tak przestawić. I co? Parę dni do konwentu Bushcraft Polska i EDC. Już się nie mogę doczekać, bo to tak naprawdę zostały 2 dni, więc mega jestem ciekawy właśnie, jakie będą wrażenia. To będzie mój, już tak mówię, PS. To będzie taki właśnie mój drugi duży, masowa impreza. Ja zazwyczaj od początku zainteresowania lasem do samego końca, jak to zabrzmiało, do mojego miejsca, w którym teraz jestem, ja to od zawsze robiłem sam. I to jakoś tak, nie wiem, kiedy wyszło właśnie, że coś, no tu chyba przez YouTube'a w sumie najbardziej wyszło właśnie, że jakoś tam się ta nasza mała społeczność zaczęła robić. No i najfajniejsze jest to, że właśnie ten kontakt, który tutaj nawiązuje, częściowo już nawet kilka razy na żywo się udało właśnie, kilka razy, no ten raz, co byłem za pierwszym razem, to się okazało, że była grupka ludzi, gdzie my się kojarzyliśmy, to wyszło właśnie bardzo, bardzo sympatycznie i mam nadzieję właśnie, że tutaj ta grupka tych nas się, samolot, że ta nasza właśnie, ta grupka będzie coraz większa i to już nie będą tylko internetowe, komentarzowe właśnie znajomości, tylko będziecie takimi prawdziwymi znajomymi z krwi i kości właśnie, których będę mógł dotknąć.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich i dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. Bardzo nie lubię słowa filmik, bo to naprawdę wkłada się czas, trochę czasu, trochę pomysłu trzeba mieć w realizację tego, więc filmik jest krzywdzący w stosunku do czasami do tego, co można zobaczyć w normalnej, pełnoprawnej telewizji. To co, ja jeszcze raz Was pozdrawiam, więcej PS-ów nie będzie. Pora nacisnąć guzik, to się wtedy definitywnie skończy. Trzymajcie się, do następnego!